Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, bo słuchajcie moi drodzy, to jest kolejny Dying Light i parę informacji na wstępie. Po pierwsze, nie mam pojęcia czemu zdupsuło mi się nagranie z pierwszej części, kiedy kończyłem motyw związany z ucieczką z areny Raisa. Uciekliśmy, pogadaliśmy z Brackenem, mamy się dostać do sektora Zera, ale to będziemy robili później. Odzyskaliśmy cały swój sprzęt. Kupiłem sobie mieczyk Cordelas, ulepszyłem go oczywiście, który ma już teraz mityczne 230 damagie, panie! No i tutaj też ulepszyłem sobie miecz, łuk. Z umiejętności wykupiłem sobie kotwiczkę tutaj, bo dostałem punkt umiejętności, a w poziomie zwinności mam tą błyskawiczną ucieczkę z rąk Gryzonia. Porobimy trochę misji pobocznych i słuchajcie, tutaj mamy to i to dla nich. Pogadajmy z nim jeszcze. Rolek taśmy, 10 kabli. Dobrze się spisałeś, małpolucie. Kurwa mać! Rastasz zdecydowanie ponad swoje ograniczenia. Ale to oczywiste, każdy się czegoś uczy, przebywając z lepszymi od siebie, to elementarne. Najwyraźniej kontakt z Fatimem i mną korzystnie wpłynął na twój intelekt. Tak więc nie ma za co. Ach, zostało jeszcze ostatnie zadanie. Czego wam potrzeba? Po drugiej stronie zwalonego mostu jest baza wojskowa. Pojedziesz tam na Tyrolce. Korzystając z intelektu, którym cię opromieniliśmy, odnajdziesz tam wojskowy sonar. Przynieś go nam. Przynieś go nam. Pan Dahl będzie cię chciał obejrzeć, więc spsikaj się dezodorantem. I spróbuj nie ślinić się tak bardzo. Dobra, ruszaj. Przykro na ciebie patrzę. Wkurwiają mnie to. Niech cię zaczyna porastać. Ruszaj! Może się ruszy, jak się odwrócimy. Ogólna teoria względności mówi, że wszystko jest w ruchu. A ty jakoś nie. Wkurwiają mnie. Dobra, pogadajmy jeszcze z tamtymi dziewczynami. Znaczy, to jest taka misja poboczna dotycząca jakiegoś zaginionego czegoś tam. Chodzi o nie były. Tu chyba. Także słuchajcie, no dzieje się. Mamy się dostać do sektora 0. O, tu są te. To są one. Dlaczego ja z nimi nie mogę? Muszę wybrać to zadanie? Serio? O nie, użyj. Dobra, otwórzmy to za mną, bo to co to dla nas jest? Panie, ja takie zamki to otwieram na śniadanie, nim jeszcze wypiję kawę. Ziomuś. Nie ma go tu. O, no to może go poszukasz? O, damn, son, seriously? Gdzie znajdę Haruna? Zakładam, że siedzi pod mostem. Tam w końcu najłatwiej znaleźć trolla. Pewno gryza rybie łby. Dobra, ten most jest bliżej. Spróbujmy. Nie, ja muszę jeszcze tu płynąć. Most światła, tak? Most światła. Kurde, no. Jeszcze za nim muszę płynąć, Jezu. Jak to się okaże, że nie to tam, to się wkurwie. Tym też nie się wkurwie. Dobra. Wstawuj kraj na to. Na to. Harun? Harun! Jestem zajęty, nie widzi? Dlaczego wygnałeś tę kobietę z wioski? Znaczy, Aidę? Była zarażona. Zarażeni idą precz z wioski. Gursel też tak uważa? Są tutaj tacy, co nie chcą rządzić twardą ręką. Dla mnie to nie problem. Jak Aida nie chciała być wywalona z wioski, nie powinna dawać się ugryźć. Takie życie. Miała pecha. A co z jej dziećmi? Co z nimi? Nie mamy tu dość antyzyny. Zrobiłem im przysługę. Nie będą musiały patrzeć, jak będzie trza zaciukać ich mamcie, kiedy zmieni się w pieprzonego gula. Zaczynam cię nie lubić. Jaki skurwiel. No, ja nie szukam guza. Wyglądasz mi na spoko, kolesia. Miłego dnia, luzik. Jaki skurwiel. Teraz się odpieprz. O ty kurwa mała, tybijska. Nie widzę problemu. Zrobiłem co trzeba. Ziomek, mógłbym cię zaciukać na raz, nie? Jakbym tylko chciał. Dobra, tylko ciekawy teraz jestem. Docznę się. Ej, heja, siema.
I będzie chyba misja z bani. Tak to się mnie bocznik podpowiadam. No gdzie są te laski? Co, zajebałem się w montażu? Nie, one są... Co, one są w tym domu? Jasmino, chciałbym pomóc twojej mamie. Porozmawiasz ze mną? Grozi jej niebezpieczeństwo. Muszę z nią pomówić. Już jej nie ma. Została ugryziona. Harun mówi, że jak cię ugryzą, nie możesz zostać. Zaprowadzę ją do miejsca, gdzie mamy leki. Oni jej nie wygonią. Powiedz mi teraz, co się przydarzyło tobie i twojemu bratu. Ja i Jamil wyszliśmy pod ogrodzeniem szukać mamy. Trochę nam to zajęło, ale znaleźliśmy ją w domach za tunelem. Tylko tam był taki, co gryzie. Ugryzł mnie, a moja mama dała mu wtedy w łeb. Ugryzł cię? Tylko trochę. Wyrywałam się. Co zrobiła twoja mama? Zostawiła nas w domu i poszła szukać lekarstwa. Kiedy wróciła, powiedziała Jamilowi, żeby zaczekał, a mnie zabrała do takiego jednego człowieka. On dał ci lekarstwo? Tak. On powiedział, że obie będziemy potrzebować więcej, ale możemy zostać u niego w piwnicy, jako jego zabawki. Nie wiem, co to znaczy, ale mama się przestraszyła. Uderzyła go i kazała mi uciekać. To uciekłam. Nic się nie stało, Jasmino. Znajdę ją. Gdzie mieszka ten mężczyzna? Nie wiem dobrze. To dom, gdzie są młoty i topory. A gdzie jest twój brat? Jamil ukrył się w domu z czerwonymi kwiatami. Jesteś bardzo dzielna. Rys. Zostaniesz tu jeszcze przez chwilę? Pod żadnym pozorem nie pokazuj się Harunowi na oczy, dobrze? Naprawdę znajdzie pan moją mamę i brata? Z całą pewnością. Dziękuję, proszę albo pana. To, co z nich zostało. Dobra, czyli wątek jest jeszcze ciekawszy niż myśleliśmy. Znajdź dom z czerwonymi kwiatami po drugiej stronie tunelu. No świetnie, a daleko to jest? O Jezu! To nie jest aż tak daleko w sumie. Ja tak patrzę. Tu wskoczmy. Będzie szybci. Przez bramę. Siema. Kurwa mać. Jeszcze będzie mi groził jebaniec. I tak to działa, moi drodzy. O kurna. No. Jak mu się nienaturalnie wygięła ręka. I to jest wszystko. Jak to wszystko to mi stanie? No, aż kusi. Aż kusi, słuchajcie. Dosięgnie? Nie dosięgnie. Łyp. No oczywiście musiałem zjebać się. Dobra. O kurwa mać. O, żołnierze Rajsa. Brakuje im niektórych części ciała. Te dechy mają wywalone, ale i tak chodzą. Sukinsyn uważa się za niezniszczalnego. Siema. Dziękuję. Goście nie ma. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mech. Nie. Szukajmy go. Ale tego zwykłego Korydasa bym chętnie sobie tutaj... To do łamania łupania drewna. O. W ten sposób. Tak. Tego wziął. Dobra. Dom z czerwonymi kwiatami, tak. Dom z czerwonymi kwiatami. No chodź tu skurwysynu. Siema. No nie powinien. Jeszcze żyje jebany. Dom z czerwonymi kwiatami. Na pół dziwko. Dobra, czekajcie. Dom z czerwonymi kwiatami. Tak? Red Flowers Cafe! Dobra.
Dobij skurwysyna, gin. Aha, dobra. Gin. Spokojnie, nie płacz, nie. Zabezpiecz dom. Zabezpiecz. Crane. Kallu Crane, zabezpiecz dom. Drugie użycie. Dobra. Się może trochę poczuć. Dobra. No, giniesz czy nie? No. Okej. Z góry nikt nie wlezie. Nie ma takiej opcji. Dobij, gin. Pomocy, mamo, pomocy! Spokojnie, nic ci nie zrobię. Jesteś Jamil, prawda? Tak. Szukam twojej mamy. Wiesz, gdzie jest? Jasminę ugryzł jeden z tych stworów, więc mama zabrała ją do człowieka, który znalazł lekarstwa, które spadły z nieba. Powiedziała, że on nazywa się Salim. Wiesz, gdzie mieszka ten Salim? W sklepie z narzędziami. Posłuchaj mnie, Jamil. Pójdę teraz uratować twoją mamę. Poczekaj tu, aż wrócę, dobrze? Dobrze. Ty tylko zaraz wróć. Wrócimy oboje, nie bój się. No nie wiem, czy tak oboje wrócimy, dlatego że jednak tutaj, no jak ją dziabną gryzoń, no to dobrze to może nie wyglądać, nie? Dobra, gdzie to jest? Łopanie, jak to jest daleko. Ale spokojnie, damy radę. Plujka pieprzona. Spierdalaj. Spieprzaj, dziadu. Nie mam co w ogóle takiej opcji. Nie mam takiej opcji, żebym z nimi walczył. Dajcie sobie spokój. Co po niektórych? No, giniesz w końcu, kurwa, czy nie? No, dziękuję. Dziękuję. W mordę! Gin! No, giniesz czy nie w końcu? No, umrzesz! To nie, bez łaski. Cytując klasykę łaski, bzz. Dobra, po tym się wyschnijmy. Po tym. Na to. Tą karetkę uciekają przed tymi zombiakami. Ja nie mam ochoty się z nim się tłuc. Misja, szczerze wam powiem, ciekawa. Ja myślałem, że dużo mniej czasu mi to zajmie. Znaleźć dom Salima. No ewidentnie to jest kebab. Jest tu? Workshop, tak. Salim! Salim, musimy pogadać! Idź stąd! Mam broń, więc lepiej trzymaj się z daleka. Musisz wypuścić Ajdę! Masz na myśli tę głupią babę? Nie żyje! Była zarażona, więc musiałem ją zabić. A jej córka mówi, że masz antyzynę. Ja nic o tym nie wiem. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie odejdę bez niej. Tak powiadasz? Masz ochotę się zawalić? Może zaproszę jeszcze innej gości.
Czy on jest szalony? Tak, on jest szalony. Dobra, nie ma. Ten też chyba już padł. Nie ma. Nie ma. Nie ma headshot, kurwo. Turbo damage, dziwko. Na dwa strzały. Nawet niezły wynik, powiem wam. Ziomek, nie miałeś kurwa szans. Okej, co my tu mamy ciekawego? Salim, co ty będziesz tu miał ciekawego dla mnie? O, tu jakieś fioletowe rzeczy, to sobie otwórzmy od razu zameczek. Szlak. Kosmetyki bardzo chętnie, bo one są zawsze cenne. A jak wiecie, ja trochę tego towaru kupuję. Fechtmistrz. Otwórzmy. Okej, co tu jest do cholery? O Boże, co on ci zrobił? Spokojnie, jesteś wolna. Jasmina, moja córka, ona poszła... Jest bezpieczna, wróciła do wioski. Twój syn wciąż ukrywa się w domu, w którym go zostawiłaś. Co ja teraz zrobię? Nie mogę wrócić do wioski. Harun znów mnie przepędzi. Zabierzesz dzieci do wieży. Jak tam dotrzecie, poszukaj lekarki imieniem Lena. Powiedz jej, że Crane prosi, by się wami zajęła. I że zapewnia, że dostarczy dość antyzyny dla ciebie i twojej córki. Ty jesteś Crane? Tak, ja jestem Crane. A teraz wracaj do Jamila, czeka na ciebie. Jasmina jest z twoją siostrą. Dziękuję za twoją dobroć. Nie sądziłam, że są jeszcze tak życzliwi ludzie. Są, są. Ja myślałem, że ona będzie zarażona, że ona się przemieni tutaj. Okej, okay, dobra, wydostaniemy się stąd. Sonar. Sonar, sonar, sonar. 400 metrów stąd. Gdzie to jest? O Boże, panie, no dobra. A co jest bliżej jeszcze tutaj? Coś takiego ciekawego? Co to jest? Rozdzielisz sobie wzięty na daleko jeziora, jakiś Osman. Ludzie Falona. Tu jeszcze będę mógł wrócić przecież, rzecz jasna. Co to jest tutaj? Nocny ognik, osiedle... Dobra. Zróbmy tą misję dla tych dwóch kretynów, którzy mnie wkurzają niesamowicie. Ale jeszcze sobie wejdźmy tutaj, opierdolmy to mieszkanko. Sklep w sumie. I wracajmy na most światła. Aż się cieszę, jak pomyślę o tym moście. Na samą myśl o moście już mi się morda cieszy ze szczęścia. Nie? Ale plus całej tej sytuacji jest taki, że mam... tą moją linkę, kotwiczkę, tak?
Siema. Siema. Dziękuję. Mogę zrobić tak. Jezusie Maryjo! Chryste przenajświętszy, ile ich tu jest? Ja pierdolę, o kurna. Jest więcej zombie niż w całym mieście. O kurwa. A, czy muszę tam przepłynąć? Świetnie. Świetnie. Dzięki, Tolga. Naprawdę dzięki. Ostatnią rzeczą, która mi jest potrzebna, to jest przebijanie się na drugie miejsce z mostu światła. Naprawdę. Ostatnia rzecz. Ostatnia. Ciekawe jak ja tam teraz w... A to jest jakiś rusztowany, ale nie wiem, się tak wysoko chyba. Chociaż w sumie. Co ja zrobiłem? Damn it. Damn it. Po prostu... Get damn it. Dobra, wespnijmy się po tym cyp, po tym jakimś tutaj wyłomie jakby. Okej, okej, okej. To jest koncepcja. Boże, Boże, czy ja muszę tymi szachtami tutaj się podróżować całe życie? Jeden wielki szacht. Spiesz stronę z kwatery polowej. Czy to pokazuje nasze umiejętności po prostu, ale kurwa. Bez przesady. O jakich umiejętnościach mówimy? Okej. Okay. Taki był plan. Taki był plan. Czy pewnie wlazłem za wysoko. Za wysoko. No ależ oczywiście. Dobra. Siema. Siema. Kurwa, 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 kurwa. Nie ma. To jest, co się stało z jego kolegą? A ja się mówię, zginął w chuj. Headshot, dziwko. Headshot. 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 I headshot. Wszystko? Nope. I kolejny. Dobra, pozbierajmy te strzały, bo się zaraz z nich wypstrykam. Znając moje szczęście. Dobra.
Czyżby mnie zdjął? A może nie dwóch na jednym zamachem? Dobra, szukajmy ten. Tolga, tu Crane, mam dla was sonar. Sonar? O, nie potrzebujemy go w tej chwili. Kto ci powiedział, że jest nam potrzebny? Skąd ci to do uwa przyszło? Kurwa mać. Zostaw moje radio, Patin. Dajcie znać, jak będzie potrzebny. Bez odbioru. Dobra. Skoczmy na to. Nie żyje. No, no, no. Nie bij. Ja chętnie stąd różnego rodzaju fanty pozbieram. Apteczki, bardzo chętnie, znowu apteczki. Naprawmy sobie to. Kabel. Dobra, nie żyje. Bardzo przyjemnie. Mam chwilę czasu, to twórzmy to, spróbujmy przynajmniej, trudne. No kurwa mać. Dobi. Dziękuję. A ciebie ty mam. Specjalny prezent. Dziękuję. O, o, szło, szło, szło. Dobra, udało się. Headshot. Dziękuję. Uleczmy się. Boże mój Boże. Sierp Flaming. Mi się już sama nazwa i kształt tego urządzenia podoba. Glebal. Dziwko. No, halo! Nie w tą stronę idę. Tak się sprawy załatwia. Dobra. Może tą stronę? Jej, udało się. Nice. Normalnie good job. Ale co ja mógłbym tutaj... Boże, to są już te sytuacje, kiedy ja mam ponad 100 damage'u, ja nie wiem, co mam z tym ekwipunkiem zrobić, nie? A sierp Flaming? 184 podstawowego damage'u, panie! Panie! Ja to już kocham, nie? O Jezu! Boże, jak tu się... Gaza... Nadchodzi noc, słyszę, już spierdalam. Zaraz, poczekaj, laska. Apteczki. Jeszcze więcej apteczek. Gazy. Wojskowe te torby, bardzo chętnie. Przeszukam. O nie, 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 nie. To wygląda jak paczki narkotyków, naprawdę.
Zobaczmy, co mamy. Coś ciekawego. Bardzo trudne. Zaraz się to... Zrobię, że nie będzie trudne. Otwarte. Dziękuję. Kolejny sierp Flaming. I mnie się to podoba się, panie. Sierp Flaming 202 damage'u. Panie, jakie to jest srogie. Ja bym chciał na czymś go wypróbować, nie? Okej. Dostanę się tam. Zabiłem się. Kurwa mati! Nie wierzę po prostu, nie wierzę. Goddammit. Dobra. Widzę, że mamy 30 odcinka, zobaczymy, gdzie mnie zrespi, ale mam te wszystkie moje rzeczy. Mam, dziękuję. Dobra, moi drodzy. W tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki, że byliście, dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, to pomaga. Skomentujcie, zasubskrybujcie, wbijcie na socjalki. Trzymajcie się do następnego razu, na razie, cześć.